Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałbym przedstawić motocykl, który posiadałem w roku 2014. Mianowicie Junak M07, rocznik 1956. Czyli ścisły początek produkcji. Śmiem twierdzić i no, z moich obserwacji, nie tyle obserwacji, co mediów internetowych, wynika, że jest to najstarszy zachowany, cywilnie eksploatowany Junak w Polsce. Co mam na myśli cywilnie eksploatowany? Czyli, że Junak był zarejestrowany, jeżdżony na szosie, no po prostu zwyczajnie był eksploatowany przez właścicieli. W tym przypadku konkretnym było dwóch właścicieli. Pierwsza rejestracja tegoż Junaka była 17 sierpnia 1959 roku, dokładnie wam podaję. Numer rejestracyjny był inny niż ten, który jest teraz obecnie, który widzicie na załączonych obrazkach. Był z innej miejscowości. Początek numeru rejestracyjnego był XB. W tej chwili, tak jak widzicie, jest XX. Tak jak powiedziałem, początek produkcji, prawdopodobnie model prototypowy, tak potraktowała to fabryka. Na numerze ramy, który jest wybity na ramie, jest model M07 i trzycyfrowy numer. Ten numer jest bardzo, bardzo mocno zbliżony do numeru 100. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że Junak, egzemplarz muzealny, może być starszy w sensie produkcyjnym, ale ja nie biorę go pod uwagę, dlatego że no jednak tutaj musimy rozgraniczyć sprawę egzemplarza, który od razu z taśmy produkcyjnej został przeznaczony jako eksponat, a Junak, który jednak, co by nie mówić, był eksploatowany i przejechał jakąś tam określoną ilość kilometrów. Także tutaj ja mówię o Junaku, który był używany, eksploatowany na co dzień. Tak właśnie jak był ten Junak, który widzicie przed swoimi oczyma. Tak jak powiedziałem, pierwsza produkcja, a na ramie, tak jak mówię, M07 i trzy cyfry, zaczynające się od jedynki, a na tabliczce znamionowej, która jest bardzo dobrze widoczna, jest przed trzema cyframi literka P. Co gdzieś tam może daje podstawy sądzić, że jest to przez producenta oznaczony model prototypu, który jakby no, na początkowej fazie produkcji tak uznawał producent, że te pierwsze numery, które wychodzą z taśmy, możliwe, że jeszcze były właśnie w formie takiego prototypu. Także to jest takie coś. Celowo ja nie daję numerów takich dokładnych, ścisłych, tutaj nie podaję, nie dodaję zdjęć, bo nie będzie tutaj zdjęć numeru ramy, ani numeru, ani jakby dokładnej tabliczki znamionowej. Chodzi tylko o numer, bo tam gdzieś tabliczkę znamionową będziecie mieli na zdjęciach. Dlatego, że ten motocykl na dzień dzisiejszy nie jest moją własnością. Jakby szanuję własność nowonabywcy. Nie wiem, czy to jest ten kolejny, który ode mnie kupił, czy już tam gdzieś dalej. To nie oceniasz, nie ma to żadnego znaczenia. Przedstawiam wam tylko i wyłącznie motor tak, jak miałem go ja w swoim posiadaniu. Zdjęcia są zrobione osobiście przeze mnie, wysokiej jakości lustrzanką. Robiłem, tak jak widzicie, celowo bardzo, bardzo dużo zdjęć, bo jest ich łącznie, jakbyście policzyli, ponad 400. Jak nieraz ja oglądam jakieś publikacje zdjęciowe motocykli, samochodów, którymi ja się interesuję, to nie ukrywam, brakuje mi takich szczegółów, detali w formie zbliżenia jakiegoś pojazdu, tak? Chcę zobaczyć, jak tam coś było rozwiązane, jak było przykręcone, jak to wyglądało w tamtych latach. Nie ma tego. Zazwyczaj ludzie publikują takie już efekty końcowe swoich prac po renowacji, czy jakiegoś takiego motocykla, powiedzmy, przed renowacją, ale robią ogólne rzuty zdjęciowe, prawo, lewo, jakiś tam przód, tył, takie wiecie, o co chodzi. Rzuty bardziej ogólnikowe. Ja jednak się skupiłem i nie tylko przy tym motocyklu, czy przy innych pojazdach, jakie zdjęcia posiadam, jednak większe skupienie i większą uwagę przywiązywałem temu, żeby zbliżyć obiektyw do motocykla, żeby pozostawić tą historię dla potomnych, żeby mogli zobaczyć, jakie były dane rozwiązania techniczne, jakieś detale, żeby można było sobie odświeżyć. Ten motocykl, tak jak powiedziałem, był eksploatowany, miał co najmniej dwóch właścicieli, co wynika z dokumentacji bardzo obszernej, którą ja posiadałem do tego motocykla. Są nazwiska, są imiona właścicieli, są adresy. Nie publikuję tutaj dokumentacji,
ta sama historia. Nie chcę jakby tutaj personalizować tego motocykla z jakimiś nazwiskami, bo motor już dzisiaj nie jest moją własnością. Możliwe, że jakby był dzisiaj w moich zasobach, to bym wam pokazał wszystko i nie byłoby żadnych tajemnic, ale uważam, że to nie jest jakby istotne. Istotą rzeczy jest ten materiał, który, tak jak mówię, jest materiałem dosyć dokładnym, takim, no, jeżeli chodzi o wizualne aspekty samego motocykla. Co do dokumentów, to miałem i była dosyć, mówię, obszerna dokumentacja urzędowa. Tam chłopcy, panowie mieli jakieś problemy z umową, wymieniali pomiędzy sobą korespondencję. Był tam temat wymiany motocykla za motocykl z dopłatą. Chodziło o wymianę pomiędzy Junakiem a WFM-ką z dopłatą. Były tam jakieś problemy techniczne, jeżeli chodzi o tą umowę. Motor ten kupiłem na terenie miasta Wrocław. A pierwotnie był zarejestrowany, tak jak powiedziałem wam, 17 sierpnia 1959 roku w miejscowości Karpacz, czyli też województwo dolnośląskie, kurort górski. Stamtąd pierwotnie pochodził motocykl. Tam był pierwszy raz zarejestrowany. Później już eksploatował go pan we Wrocławiu. Niedługo posiadał pierwszy właściciel, dlatego że umowy są datowane, tak jak powiedziałem, rejestracja 59 rok i później umowa, ta przenosząca własność, już wam powiem, tylko zerknę na dokumentację fotograficzną, ale pierwsza umowa jest datowana, znaczy no pierwsza, w sumie jedyna umowa, jest datowana na 60 bodajże rocznik, czyli nawet chyba niecały jeden rok pierwszy właściciel był, cieszył się własnością i przeszło to na drugiego właściciela. No, także dosyć krótko. Przebiegi są podane jakieś, jakie były w tamtych latach. Są podane. Jakieś tam rzędu po roku, po dwóch, rzędu 20 parę bodajże tysięcy, chociaż jest ten zapis taki bardzo mglisty, bo są podane, jest podane 6 cyfr, jak domyślam się, no tam jest podane, tam są podane kilometry i metry, dlatego tak troszeczkę tu jest przekłamania, no bo mało realne, czy mało realne, w ogóle nierealne jest, żeby motocykl miał przebiegu po roku, czy nawet po dwóch latach i Junak jeszcze 250 na przykład tysięcy, tak? Także skupiam się bardziej na wartości rzędu 25 tysięcy kilometrów, tak? Bo jeżeli się dojeżdżało do pracy w tamtych czasach, wiadomo, motocykle to był podstawowy środek komunikacji na tamte czasy. Wszelkie komarki, WFM-ki, WS-ki motoryzowały Polskę, ludzie dojeżdżali tym do pracy, to był cenny środek lokomocji, rozwiązujący wiele problemów z komunikacją, która no była jaka była w tamtych czasach. Na samochód stać było absolutnie na nielicznych ludzi. To były wyjątki, jakieś tam wysoko postawieni ludzie w hierarchii państwowej, ewentualnie jacyś naprawdę no ludzie prowadzący jak na tamte czasy jakieś, powiedzmy, nie wiem, początki prywatnych działalności, o ile takowe w ogóle wtedy można nazwać jako prywatne, no bo to z prywatą taką stuprocentową może nie miało za wiele wspólnego, tak? Jacyś badelarze, o coś w tym stylu, chociaż lata 60. to jeszcze nie czasy badelarzy. Więc tak jak mówię, skupiłem się, wracając do samych zdjęć. Zdjęć jest dużo, mam nadzieję, że one zaspokoją waszą ciekawość motoryzacyjną, że miłośnicy motocykla Junak, czy w ogóle polskiej motoryzacji, znajdą tutaj coś ciekawego dla siebie. Trzeba powiedzieć jednoznacznie, że motocykl pewnie podczas tej eksploatacji, jaką był, no, jaka go dotknęła, miał jakieś zmiany, tak? Czyli na pewno ten motocykl to nie jest taki stuprocentowy egzemplarz, który wyszedł z taśmy i teraz go widzicie tylko i wyłącznie w formie zużytego motocykla, ale jednak oryginalnego. Trzeba założyć jednak, że motor miał mniejsze lub większe, ale jednak zmiany. I tu pewnie to samo miało miejsce, także pewnie sprawne oko fachowców, którzy zajmują się renowacją, czy mieli do czynienia z podobnymi modelami, nawet troszeczkę może nieco młodszymi M07-kami, no to dostrzegą jakieś tam niuanse, które coś będzie się nie zgadzało. Ale zasadniczo, ogólnie, ja bym powiedział, że ten motocykl jest w bardzo dobrym stanie zachowania, w bardzo dobrym, podkreślam.
To, co widzicie na zdjęciach, to jest efekt tego mojego znaleziska, który został, tenże motocykl, wyciągnięty z piwnicy dokładnie, wrocławskiej, i nic kompletnie ja przy nim nie upiększałem, nie zmieniałem, nie modernizowałem, nie przygotowywałem go do publikacji przed tymi zdjęciami. Czyli jest to taki obraz całkowicie sauté, motoru, który stał dłuższy czas, oczywiście, że nie eksploatowany. Gdzieś tam, widzicie, pojawiły się pewnie problemy techniczne, dlatego został rozebrany, ściągnięta głowica, ściągnięty cylinder. Coś tutaj pewnie były jakieś problemy tej natury. Znaczy, no, cylinder jest przy motocyklu, ale głowica głównie ściągnięta. Ja nie robiłem żadnych renowacji i, tak jak powiedziałem, żadnych upiększeń. W tym stanie motocykl został przekazany nowonabywcy. Z mojej wiedzy wynika, że nowonabywca dosyć szybko, sprawnie uporał się ze sprawami technicznymi, czyli ten motocykl uruchomił i on był jezdny. Dosyć sprawnie mu to poszło. Dalszej jakby historii rozwojowej później nie śledziłem. Ja zostawiam to wszystko w spokoju, dopóki jeszcze tam jest jakiś taki kontakt wstępny po sprzedaży. To ciekawi mnie oczywiście, jak tam te losy dalsze tych motocykli się dalej potoczyły, ale dalej jakby już nie wnikam. Także nie wiem dzisiaj, kto jest właścicielem. Domyślam się jednak mimo wszystko, że jest ten sam, który kupił go ode mnie, bo miłośnik motocykli duży i chyba ma jeszcze większą świadomość tego, że jednak ten motocykl, ten egzemplarz, tak jak powiedziałem, według mnie najstarszy junak w Polsce, jest już dzisiaj, według mojej osobistej oceny, motoryzacyjną relikwią. Dosłownie, bo no, jest to najpoważniejsza produkcja. No dobrze, możemy jeszcze polemizować z Sokołem, ale jeżeli chodzi o motocykle ciężkie, motocykl czterosuwowy, to jest pierwsza podstawowa sprawa, ścisły początek produkcji, nie wyobrażam sobie czegoś bardziej okazałego, czegoś bardziej, no, wyeksponowanego, takiego naprawdę wyciągniętego na piedestał ciekawości motoryzacyjnej, jak ten egzemplarz. Pomimo, że tutaj macie do czynienia jednak z motocyklem jeszcze niesprawnym, jeszcze niedoprowadzonym, niedopieszczonym, on jest w pewnym zakresie brudny, on jest coś tam pewnie jeszcze uszkodzone, coś możliwe, że brakuje, ale jednak ten obraz, który widzicie, to też jest dobry etap zatrzymania go w historii. To jest taki etap zatrzymania historii, w jakim stanie został porzucony jednak przez w pewnym momencie przez właściciela, na wiele, wiele, wiele lat zapomniany, odłożony do lamusa, tak jak powiedziałem, w tym przypadku do piwnicy. Dobrze, że to było, że ta piwnica była sucha i że ta piwnica, no, nie generowała jakiejś wilgoci, tylko dlatego ten motor zachował się w takim stanie, ja bym powiedział, mimo wszystko nienagannym, no bo rozmawiamy o motocyklu z 56 roku, tak? Ja akurat motocykli różnego typu starych miałem wiele i wiem, co grozi sprzętowi, jak jest po prostu niewłaściwie przechowywany, tak? Czy pod wiatą, gdzie różne pory roku dają mu się wyznaki, czy w jakimś pomieszczeniu, gdzie wilgoć grasowała, no to wiadomo, że to wszystko już jest mocno nadszarpnięte rdzą. A tutaj suchość pomieszczenia doskonale zakonserwowała motocykl, doskonałe widoki. Tak jak powiedziałem, myślę, że wyciągniecie coś dla siebie. To jest taka wstępna zapowiedź z mojej strony publikacji materiału, który ja posiadam, który zgromadziłem na przestrzeni wielu lat, kiedy zajmowałem się handlem starą motoryzacją, tak to nazwijmy, czyli pozyskiwałem stare motocykle, stare samochody, ewentualnie części, podzespoły do nich, praktycznie z terenu całej Polski. Jeżeli była jakakolwiek dystrybucja, to głównie do Polski, ale też na teren Europy, no bo przecież nie mamy tylko do czynienia z motocyklami czy z motoryzacją polską, typową polską, tylko wiadomo, że trafiały się egzemplarze różne, włącznie z ciekawymi egzemplarzami produkcji zachodniej czy zza wschodniej granicy też. I nabywcy byli chętni, tak jak powiedziałem, w zasadzie z całej Europy.
podczas całej kariery mojej, tej handlowej, no tak to nazwijmy, bo ja zajmowałem się tylko i wyłącznie kojarzeniem sprzedającego z kupującym, czyli kupowałem i dalej odsprzedawałem. Nie robiłem żadnych renowacji. To już są bardzo, bardzo poważne zabiegi, które wymagają naprawdę wielkich umiejętności i zaplecza warsztatowego. Skupiłem się bardziej na poszukiwaniach, które zajęły mi bardzo dużo czasu, także to była dosyć karkołomna, nie ukrywam, praca. Taka operacyjna, gdzie ja coś znajdywałem i jechałem po to osobiście. Były czasy, kiedy tych motocykli, samochodów było bardzo dużo na rynku i naprawdę można było zebrać z rynku sporo towaru. Bywały takie czasy, że wyjeżdżałem i na przykład jechałem do kilku ustalonych miejsc po drodze, no i zbierałem, tak? A to na przykład jechałem po całą serię motocykli, zebrałem w różnych miejscach Polski, tak przejechałem powiedzmy pół Polski, mniej więcej, tak, jechałem w kierunku, ja jestem z Nowej Soli, czyli województwo lubuskie, zachodnia część Polski, jechałem w kierunku Gdańska, wracałem, powiedzmy odwiedziłem 7 miejsc, pamiętam wtedy, tak, w dużej większości rzeczy kupiłem, to były motocykle, ale też zawiozłem coś na sprzedaż, co już miałem ustalone, że ktoś chce ode mnie na przykład coś kupić i pamiętam jak dzisiaj, że wiozłem wtedy podczas tej właśnie podróży silnik do Volkswagena T1, tak zwany kominek. No, czyli powoli, sukcesywnie będę publikował takie tego typu filmy. Skupiam się teraz na tym, że to chyba jest dobra forma publikacji, jeżeli chodzi o prezentację taką w formie filmu. Może to nie jest film w formie fabularnej, ale w ogóle film nie nazwiemy tego, bo to jest jednak prezentacja zdjęciowa w formie filmu. Ale w większości te materiały, które ja posiadam, to są niestety zdjęcia. Jednak wolę dotrzeć do szerszej publiczności poprzez YouTube'a. Myślę, że to jest dużo bardziej dostępne, niż jakbym załączył to na swojej prywatnej stronie, gdzie niekoniecznie duża rzesza ludzi to zobaczy. Także myślę, że to jest lepsza forma. Nawet jeżeli będziecie chcieli sobie zobaczyć jakieś detale związane z motocyklem, to przecież możecie zapauzować sobie ekran, zobaczyć to, odtworzyć na większym ekranie, na monitorze komputerowym, ewentualnie przenieść obraz do publikacji, do odtworzenia w telewizorze. Teraz te telewizory to są naprawdę ogromne, jakieś 50-60 cali, to naprawdę uważam, że zdjęcia są dobrze widoczne i każdy znajdzie coś dla siebie, każdy gdzieś tam tą historię troszeczkę sobie przyswoi, tak? No bo nieczęsto spotyka się tego typu motocykl, żeby został zaprezentowany, jakby nie patrzeć, w dosyć szczegółowej wersji. Tak jak powiedziałem, nie znam starszego egzemplarza, tego się trzymam, że to jest jednak najstarszy motocykl Junak zachowany, 56 rok. No, myślę, że docenicie to, że gdzieś tam myślałem wcześniej, bo to jest, tak jak powiedziałem, temat z 2014 roku, mija już 9 lat, od kiedy robiłem te zdjęcia. Ja wcześniej już zakładałem właśnie, mając te motocykle, te samochody, że kiedyś w przyszłości te moje zdjęcia mogą mieć szerszą publikę, że może to być materiał, który będzie ciekawił ludzi, dlatego że tak właśnie wspomniałem, są te zdjęcia bardziej, ja się skupiałem na detalach, na jakichś takich przybliżeniach, to bardziej. Już nawet powiem wam, że wcześniej jak publikowałem zdjęcia, jeszcze jak miałem stronę internetową, dzisiaj ona tak powiedzmy jest kulejąca, to ten Junak był prezentowany już kiedyś na mojej stronie internetowej. Jeszcze może gdzieś pojedyncze zdjęcia w internecie są, ale na pewno one będą kiepskiej jakości, to po pierwsze, po drugie w jakiejś tam wybiórczej formie. Nawet wtedy na mojej stronie internetowej nie było ich wszystkich, czyli tutaj dzisiaj macie dostępne ponad 400 zdjęć, a tam jednak dodawałem wybraną ilość, czyli jakąś tam garstkę, nie wiem, powiedzmy 100, tak, tych zdjęć i tymi 100 zdjęciami ludzie musieli się zadowolić, ale to było wiele lat temu. Możliwe, że temat już jest zapomniany, dlatego postanowiłem go odświeżyć w tej formie. Cóż jeszcze wam powiedzieć? W przyszłości niedalekiej będę publikował kolejne jakieś tam ciekawe maszyny, które uznałem, że warto było sfotografować.
Jednakże powiem wam od razu, że jeżeli chodzi o jakby atrakcyjność, no bynajmniej taką atrakcyjność w hierarchii motocykli, no to ten motocykl jest najbardziej atrakcyjny. Czyli te zdjęcia, które tutaj wam publikuję jako pierwsze, są uważam najbardziej takie, no... No tak jak mówię, ze względu na ten motocykl, który przedstawiam, to jest... To on przedstawia największą atrakcję. Wszystkie te inne to już powiedzmy trochę mniejszą, chociaż pewnie będą tacy, którzy powiedzą, no mnie Junak akurat nie interesuje, a zainteresowało mnie no coś innego, na przykład WS-ka, tak, która była praktycznie nowa. Mam takowe zdjęcia i to będzie dla kogoś cenniejsze w formie na przykład jak ktoś robi renowację, a miałem już takie zapytania, na przykład jak tam, jaka śruba była użyta, czy tam jest podkładka i tak dalej, to takie już jakieś, na tego typu pytania odpowiadałem. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, ja bardzo chętnie włączam się w dyskusję, bardzo chętnie, nie mam z tym żadnego problemu. Jak będę mógł z czymkolwiek pomóc, to jestem bardzo otwarty, także tutaj się nie krępujcie w ogóle, piszcie na dole w komentarzach i tak jak tylko będę mógł, jak będzie pozwalała mi moja merytoryczna wiedza, to ja wam to, na te pytania postaram się odpowiedzieć. Jeżeli będziecie chcieli coś, żebym dojrzał na zdjęciu, na tych zasobach, które ja posiadam, no to oczywiście też wam pomogę w tym, jeżeli będziecie mieli niedosyt ten filmowy, jak najbardziej, też nie ma żadnego problemu. Cokolwiek będziecie chcieli zapytać z tej branży starej motoryzacji, a tak jak powiedziałem, ja około no kilkanaście lat wokół tego chodziłem i zbierałem to, no można powiedzieć po całej Polsce, tak, bo byłem wszędzie w zasadzie, no nie wszędzie w sensie, że cała Polska w 100%, ale jakbyśmy tak ocenili rejony, w jakich ja byłem, to tak naprawdę, powiem wam szczerze, byłem naprawdę wszędzie, w różnych miejscach. No na tej całej, podczas tej całej publikacji na jednym ze zdjęć jestem ja, wtedy jak robiłem te zdjęcia, także w pewnym momencie ja się pojawię wam przed oczyma. Cóż więcej powiedzieć, wszystkiego dobrego wam życzę, jeżeli komukolwiek się podobał materiał zdjęciowy, podobał film, podobała się ta publikacja, bardzo bym prosił łapkę w górę, ewentualnie subskrypcję. To jest coś takiego, co motywuje, moi drodzy. To nie jest jakiś wymierny, to nie jest jakaś wymierna dla mnie korzyść finansowa, bo tej korzyści nie mam, ale jest to motywator do dalszych działań, dalsze takie, no, dodanie mi paliwa. Także to ma sens, że ludziom się to podoba, że jest, nawet jak patrzę po innych moich publikacjach filmowych, które nie tylko przecież dotyczą motoryzacji, również tam chwytam się innych tematów, na które chciałbym coś szerzej się wypowiedzieć i na pewno takowe tematy jeszcze będę poruszał, ale jak widzę, że jest bardzo dużo pozytywnych odzewów w formie łapek i ja widzę to, że procentowo to zbliża się w okolice 100%, to jest fajna motywacja. No nie będę wam ukrywał, że jest to dla mnie naprawdę takie dobre paliwo, pozytywne. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, życzę miłego oglądania do końca tej publikacji. Jakąś muzyczkę podłożyłem losowo wybraną z internetu, mam nadzieję, że się spodoba. Tak jak powiedziałem, do usłyszenia, do zobaczenia, bo ja nie mam problemu z publikacją swojego wizerunku, żadnego, absolutnie. Życzę wam wszystkiego dobrego, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Pa, pa, dziękuję za uwagę. Thank you.